Dzień dobry, pan tata z tej strony. Jaresek oczywiście. Musi być, a jakby inaczej. Wszyscy jeszcze śpią, wam powiem. A ja pyk, pyk, samego rańca do lasu. Sobie wózeczek wziąłem i sobie będę tutaj teraz. Już mam trochę folioków pozbieranych. Tu jest jakiś foliok jeszcze. To też będziemy brać oczywiście, jakby inaczej. I sobie pochodzę, pospaceruję z Areskiem. Jest fajnie, słoneczko już wychodzi. A jeszcze muszę wam powiedzieć informację, bo ja nie będę miał teraz trochę czasu, nie mam za bardzo, bo wiecie, mam rodzinkę w domu i muszę się zająć obowiązkami rodzinnymi. Będę od czasu do czasu tam wpadał do was na filmy, ale muszę was przeprosić, że po prostu jak ino będę mógł, a wiecie, no mam teraz jak na razie mało czasu, żeby tam oglądać, bo wiecie, że ja jak oglądam, wchodzę, to idę po całości i to jeden film przykładowo 20 minut albo coś, no to coś tam na pewno obejrzę, ale nie będę miał raczej czasu, żeby wszystko obejrzeć, także nie gniewajcie się na mnie. Sorry. No tak to jest. Jeszcze się muszę z wami przywitać. Witam bardzo. Z samego ranka. Nie wiem, która jest. Siódma? Przed siódmą? Już nawet nie wiem. No dobra, to my idziemy teraz tam. Potem się w prawo skręcimy. Tak sobie pochodzimy dzisiaj trochę. Areszek się wybiega. Jest super. Nie ma zimno. Jest fajna pogoda, także elegancko. No to co, idziemy. Proszę, jak ładnie rosną grzybusie. To mi się podoba właśnie. Idziemy dalej. Powiem wam, że sarenek z samego rana jest dużo. Ares ino ogląda. Ale powiem wam, że śmieciów nie ma. Tu tak już jest posprzątane, że taką jedną butelkę teraz znalazłem, a wcześniej dwa takie małe folioki. No i zobaczcie, pusty wózek jak na razie. Nic tam praktycznie nie ma. No, jest tam parę takich jakichś, ale to jest nic. Idziemy dalej, no co? No i tak trzymać. Tak trzymać. Oby jak tak, jak najdłużej tak zostało. Idziemy dalej, zobaczyć. Na drogę tam wejdziemy potem. Jak wyjdziemy z lasu, pójdziemy w innym kierunku. Chyba coś tam widzę. Takie pojedyncze. Ale trzeba to wziąć. Wejdziemy tu. Fajnie, że jest tak czysto teraz w lesie. O. A ja tam muszę ręcznie. Dobra. Tu jest jeszcze butla. O właśnie. No już tego nie ma. I tu będą grzybki sobie fajnie rosły. A foliok. O. Elegancko. Tak mi się podoba teraz. Idziemy do wózeczka. Prosiłem Aresa, zaraz go zapinam. Chciałem, żeby się załatwił. O. I do wózeczka. Proszę. I już nie będzie w lesie śmieciucha. No, a Boże. Jakoś to trzeba wziąć i... O, o. W ten sposób. Jest dobrze. Cicho mówię, bo wiecie, rano jest i taki człowiek jest. Ale dobrze. Idziemy tu, potem pójdziemy tam. Tak powolutku się przejdziemy, zaraz zawołam, Aresa zawołam na smycz. I fajnie, bo już się załatwił, polatał. O, jest okej. Okay. Ale powiem wam, że jest tak przyjemnie,
A wiecie, co jest najważniejsze w tym? Że nie ma śmieci. Teraz za niedługo, jak będę wchodził do lasu, tu przynajmniej w te rejony, to tylko jakieś tam reklamóweczkę małą, czy... O, zając teraz uciekł. O. Czy jakiś woreczek do kieszonki i praktycznie nie będę musiał wózka brać, ale nic, albo coś większego i mogę sobie chodzić spokojnie na spacerki i czekać na grzybki i ładne spacery sobie robić po spokojności, bo raczej jest tak jest ogarnięte przeze mnie. Tak się cieszę z tego powodu, że no super. Co były tam te flaszki, no to tam jakoś, nie wiem, przeoczyłem to miejsce czy coś, no wiadomo, no, ja bym gdzieś jakiś zrobił takie, że tu, tam, 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 jeszcze bym coś znalazł, no oczywiście, że tak, to nie ma tak, że nie ma, zawsze coś będzie, ale przynajmniej w tych miejscach, co tak chodzę już często, to już nie ma, nawet w tych takich zakamarkach gdzieś tam za drzewem ukryte czy coś, jest wszystko posprzątane pięknie. No i pięknie, no i tak powinno być. I teraz sobie mogę chodzić ładniutko. O, czekajcie, Ares, czekaj, tu jest coś, tu jest, a z tych wężów to jest to takie, widzicie, no takie coś się trafia, no, no ale to też jest śmieciuch. O, nie będę zakładał rękawiczek. I to sobie tu wsadzimy. O. I już nie ma. Jest super. Ja już naprawdę tych śmieci tu z tego lasu tyle wyciągłem. Ja cię kręcę. No. No i dobrze, jestem zadowolony z tego powodu. Trochę roboty było, nie powiem. Kilka lat. Ale to i tak wiadomo, że znowu będą turyści, grzybiarze i inni, no to trochę tam zaśmiecą, ale ja sobie z tymi śmiećmi dam radę, spokojnie, nawet z takim, widzicie, o, proszę, do wózeczka, tyle to jest nic tam, pójdziemy na sobie teraz na główną drogę, pójdziemy w lewo przez tory, tam pójdziemy prosto, potem w prawo, nie, w lewo też skręcimy. Tak, zrobimy kilka kilometrów sobie po prostu. To tak średnio od 5 do 8 kilometrów spacerku. No, dobra, to widzimy się już za torami raczej. Takie odgłosy idą ptaków, że masakra. Fajne. Jest zardzewiała, patrzcie, to nawet nie jest aluminium. To wózeczka. Proszę, sru. Teraz ładnie się chodzi. Spaceruję, powiem wam. Widzicie, jak to jest. Człowiek jak wszedł do lasu, zobaczył tyle śmieci, oczy zamykał, żeby tak na to nie patrzeć. No, ale to się nie da, oczy zamknąć po prostu. Oczy zamknąć i nie patrzeć na te śmieci. Trzeba było coś z tym zrobić, tak? Czyli co? Zakasać rękawę i do roboty. Wziąłem i posprzątałem, widzicie. Jak widzicie, zresztą sam. Jest coraz mniej tych śmieciuchów. Naprawdę jest rewelacja. I widzicie, systematyczność, podejście do tego, cierpliwość i naprawdę może być w takim zaśmieconym lesie, i to bardzo zaśmieconym, może być fajnie, czysto i posprzątane i można ładnie spacerować sobie, spędzić czas. Myślę, że już jak pójdę w tej okolice, tak jak mówiłem, już nie będę brał wózka. Tam jeszcze coś widziałem. Tam takie pojedyncze śmieciuchy.
O, butelka. Właśnie, no tak mi coś błysło. Wiecie, bo to nie powinno tu być i to zawsze coś tu, to szpeci takie coś. O. I naprawdę, to teraz już trzeba szukać śmieci. No, ja wiem, mam jeszcze dwa czy trzy takie stanowiska, co tam jest dużo tych śmieci, takie jakieś śmieciowisko. Ale ogólnie na tych takich głównych, w głównym lesie nie ma tych śmieci tyle. Już widzicie, takie pojedyncze sztuki gdzieś się znajdą. Ale wiecie, to jest właśnie to. Cierpliwość, systematyczność. Nie ma się co załamywać, denerwować. Trzeba to jakimś humorem w nawiasie oczywiście. Bo czasami to człowieka normalnie chciało rozwalić, jak widział tych śmieciuchów i nie szło się z tym zabrać nawet. Tyle tego na plecach wyniosłem, że uje. Czasami było ciężko dojść w ogóle, bo przedobrzyłem, za dużo wziąłem po prostu tego wszystkiego. No ale człowiek, wiecie, chciał i pracował nad tym, żeby to było ładnie, czysto, żeby ludzie mogli sobie fajnie spacerować w takim właśnie naturalnym środowisku. No i powiem wam, ogarnąłem to. Jestem zadowolony, naprawdę. Jak ludzie już nie będą śmiecić, to myślę, że te lasy tu będą piękne, bo one są piękne, te lasy. Ja was tu serdecznie zapraszam tu do Najmierin, do lasów. Tu są piękne lasy, piękne tereny, ścieżki rowerowe. No naprawdę tu jest fajnie. Także idzie wypocząć i nad jezioro sobie skoczyć tam. Tam jest też pięknie na rowerku. Czy choćby tak pobiegać, czy pochodzić, pospacerować, obojętnie. Jak kto tam woli. No i przede wszystkim jest czysto. Nie jest już to, co było parę lat temu. Trochę pracy w to włożyłem, ale opłacało mi się naprawdę. Jestem zadowolony. Myślę, że ludzie, którzy będą tu spacerować, też to docenią. Ten mój wysiłek, chociaż cholera wie. Idę po butelkę, bo widzę już jakąś tam. Widzicie, takie, patrzcie, tyle przeszłem metrów, a tylko jedna buteleczka jest teraz. A to tu powinno być, zawsze było dużo. I pyk ją po prostu. O, tu powinna być. No i nic. Tu będziemy skręcać w lewo i pójdziemy sobie tam i z powrotem. Żeby za daleko nie odejść, to będzie mniej więcej dzisiaj 5-6 km takiego spacerku. No i do domku trzeba będzie iść i śniadanko jakieś przygotować ze świeżym szczypiorkiem, jajuszko, majonezę. Obudzić po prostu wszystkich na śniadanko. Dobra, tu będziemy kręcić. Jak tak chodzę, to sobie przypominam właśnie te niektóre te miejsca, ile tu było śmieci, butelek, tych flaszek, tego wszystkiego naprawdę. Ale i tak oglądam właśnie to sobie te miejsca, już nie ma nic śladu, żeby cokolwiek tam było. Tak naturalnie to wszystko wygląda. A człowiek może pełną piersią odetchnąć. Właśnie na o to chodzi, tam są jakieś dwa papierki. No idziemy, a co? Jak tu już jestem, te dwa papierki, to mnie nie zbawi. Tam pójdziemy. To nie są dwa papierki, tylko to jest szkło. Widzicie? Taka potłuczona. Pełna ziemi, ja nie będę tego. No i tu taki foliok. Proszę. To ma zniknąć z tego lasu. Nie ma takiej opcji, żeby to tu leżało. Idziemy dalej, tam też już na spacerku idzie z jakimś psem facet. A to kobitka była z pieskiem. Pytała się mnie, czy jak ja tu dojdę, to dojdę do torów tam. Musiałem ją pokierować, chyba nie jest stąd. Tu jest sosik. No ale wiecie, ja tam ten las znam na pamięć praktycznie. Takie cosik. A to jest chyba jakiś z samochodu, no nie? Coś. Tak mi się wydaje. Schować trzeba. Patrzcie, nie chce mi do torby wejść, no. Ares, nie ciągnij.
On mnie na okrągło ciągnie, muszę to jakoś. O! Ach, to. Ja się trochę nazbierało tego, on powiem. Ale to, tyle to jest nic. Dobra. O! Może nie wyleć. Nie wyleć. Dobra, idziemy dalej. No. A tu pod drzewkiem flamingowa. Proszę bardzo. Pozdrowionka, Artur, dla ciebie. Też ją bierzemy. A co? Wszystko śmieciuch. Tak jak mówiłem wcześniej, zawsze wam mówię, jak tu nie ma gdzieś pojemników na śmieci, a nie mam gdzie tego wyrzucić, biorę to wszystko do domu, wysypuję. Się trochę nazbiera więcej, segreguję i wywożę na przok. Także w domu robię pełną segregację. Zresztą jakbyście chcieli wejść, jak zobaczyć jak ja to robię, to na poprzednich filmikach jest pokazane. Także żona nie ma nic przeciwko temu. Także jestem zadowolony z żony. Ona też lubi, jak na spacer idziemy razem, to jak jest czysto, żadnych tych śmieci, też mi pokazuje, patrz ile tam jest śmieci, zobacz co to jest, tylko że ona nie ma nerwów po prostu, ona się denerwuje zaraz, bo nie może patrzeć jak to ludzie po prostu syf robią. O, czekaj Ares, no tu widzicie, stój, tu jest tu, pod drzewkiem proszę, pyk. O! Pyk. To już będę musiał ręcznie chyba pozbierać. Bo tu są takie drobne. A to takie. To nie może być. Patrzcie. Pod drzewkiem. No. Jeszcze tu kawałek jest, proszę. Nie mam rękawiczek. Znaczy mam rękawiczki. Ale dobra. Musicie mi wybaczyć. Proszę. Idziemy dalej z Areckiem. Arek, chcesz pić? Chcesz wody? Zaraz zobaczymy, czy chce pić. No ja wiecie, jak jest lato czy coś, to ja mu zawsze gdzieś idziemy, to biorę mu butelkę. Taką, potem tę butelkę prasuję, koreczek biorę. Ale ta butelka praktycznie jest do wykorzystania przeze mnie przez cały rok. Będzie miał jedną na wodę. Chodź tu, Ares. Jakby ci chciał pić, chodź. Chcesz pić? Czekaj. Ares, pij. Ares. Ares. Pij wodę. No. Widzicie. Napił się troszkę. Bo teraz nie ma żadnej kałuży. No to ja mu muszę nosić tak, o, w torbie wodę. Tu jest jakaś gałąź. O, ale mam mokrą rękę. Dobra, idziemy dalej. Kurde, no nie mogę wyłączyć. Tu jeszcze obtegowane. Zobaczcie. Muszę tą dziurę tak, jak wyjemy, niech to fajnie zarasta. Tu jest pełno jeszcze jakiegoś napoju w środku, ale to nic, wsadzimy to tak. Ares już ma duży jęzor, długi, powiem wam tak, widzicie, tyle mam, no jest trochę w tym wózku, nie powiem, że nie ma, ale lepiej tutaj w wózeczku niż w lesie, także ja sobie to posegreguję, jeszcze jakbym na hamatu, spokojnie bym tu jeszcze upchał, także jestem zadowolony, spacerek się udał, jeszcze mam jakiś kilometr, gdzieś muszę przejść, może półtorej, ale już będzie za długi film, także ja idę sobie powolutku i to dzięki za wspólny spacer, a my sobie powolutku i będziemy się żegnać, idziemy tam w tamtym kierunku. Dobra, no to do następnego, trzymajcie się, komentujcie, lajkujcie, co tam jest jeszcze? Patrzcie, na sam koniec, widzicie? Patrzcie. Teraz zauważyłem dopiero. Patrzcie. Patrzcie.
Jaka pudla. O. No i dobra. Znikła. Widzicie, czasami człowiek może coś przeoczyć. Ja bym tu się nie zatrzymał, to bym tego nie widział. Także dobra. Serducho dla Was. To do następnego. Trzymajcie się, pa, pa.